W poprawce drugiej wnioskodawcy proponują nowe brzmienie artykułu 1. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki 3., 4., 5. i 29. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki drugiej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów. Za poprawką oddało swój głos 205 posłów. Przeciwnego zdania było 228 posłów. Wstrzymało się od głosu 12 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.